Cześć, w tym filmiku pokażę Wam moje japońskie mangi i dwa magazyny, które też są z Japonii. I tak, zaczynamy. A w ogóle chciałam powiedzieć jeszcze, że nigdy nie zamawiałam tych mang japońskich u Waneko, więc prawie wszystkie zamawiałam na własną rękę. Tutaj jest Owarino Seraf 12, 3, 2 i 1. I jeszcze mam light novel, która prawdopodobnie nigdy nie wyjdzie w Polsce, przynajmniej nie chcę jej wydać Waneko, z tego co pisało na Asku. Soul Eater tom drugi i tom pierwszy. Mahou Shoujo Tamura, co mówię, nie Tamura, Tarto Magika. I naprawdę jest bardzo ładna okładka. I w ogóle, jakby to powiedzieć, może tego nie dać mi, ale po prostu tak się świeci, tak się mieni, bo to jest taki odblaskowy, jakby powiedzieć. Ten tusz, którym zostało to wydrukowane, jest odblaskowy, taki srebrny. To jest bardzo właśnie fajne. Tutaj Oriko Magika, Tokyo Miu Miu 3 i 4, Sword Art Online 4, tom drugi. Teraz już odsunę, bo tutaj będzie trudno się zmieścić. Tutaj jest Zero Nocka i ma light novel i ona jest taka malusia. Normalnie popatrzcie, że na moją rękę to jest normalnie. I ona kosztowała 200 jenów. Ciekawe, czy wyjdzie kiedyś w Polsce. Tutaj jest manga Zero Nutskaima. Tutaj jakiś spin-off też od Zero Nutskaima. Kaichou Maitsama i Macross Delta. I to jest moja najukochańsza manga po japońsku. Tak samo jedno z moich ulubionych anime. Oczywiście moim pierwszym ulubionym jest Macross Frontier. A to jest właśnie moje drugie ulubione anime, czyli Macross Delta. I naprawdę ma po prostu śliczną grafikę i kreskę. Sami zobaczcie. Pokażę Wam jakiś moment. Śliczne. Tylko szkoda, że mechy nie są wydawane w Polsce. Oprócz Rycerzy Sidonii. Tutaj jest Doki Purikia i Smile Purikia. I one były dość drogie, bo ta kosztowała 700 jenów. Czyli teraz na ten kurs około 30 zł. I tutaj dwa ostatnie egzemplarze, jakie tutaj mam. To są właśnie magazyny. Przepraszam za bałagan. I tak, to jest Square Jump SQ, czy się to trzeba Square Jump, czy jakoś tak. I tutaj właśnie w tym magazynie, bo jest jeszcze Jump, Sam Jump, są takie wydawane mangi, jak na przykład tej serii nie znam, ale jest Ao no Exorcist i na przykład właśnie Owari no Seraph, i właśnie dlatego kupiłam ten magazyn. Tak, jeszcze jest tu wydawany To Love Ru. Jeszcze coś takiego, nie pamiętam jak się to nazywa, ale pamiętałam kiedyś. Naprawdę myślę, że no, fajny magazyn, szkoda, że w Polsce takie nie wyłażę. I drugi magazyn, który już nie jest koniecznie fajny, bo ja po prostu nie lubię zbytnio light novel. No wolę, przyznaję się, wolę mangi. A tym bardziej, że w tym magazynie nie są jakieś fajne light novel. Z jakichś fajnych serii, które by otrzymały anime. Mało, która właśnie otrzymała anime z tych. I tutaj na przykład są, pokażę Wam, w tym magazynie Desnika wychodziło właśnie light novel Haruhi Suzumi. I właśnie nie wiem, co tam jeszcze wychodziło. R15, nie wiem, czy z tego jest anime. Jeszcze coś takiego. Dużo o Haruhi jest w tym magazynie. Ja właśnie bym go chciała bardzo sprzedać, bo tylko zajmuje mi miejsce. Właśnie tą mangę miałam kiedyś, ale sprzedałam. I Baka to też to Shonjakun. Cześć, nie wiem, jak się to czyta. Przepraszam Was. I Peachy Garden. A tak zresztą, właśnie ten rysunek bardzo mi przypomina Marię i puste pudełko. Nie wiem dlaczego, ale to na pewno to nie jest. Ale tak bardzo mi to przypomina. W ogóle, o, tutaj jedna z nielicznych ilustracji, która jest bardzo ładna. Bardzo mi się podoba. Taka mangowa.
Nie wiem, co tu jeszcze jest. Nie znam tego. Dobra, i myślę, że to byłoby na tyle, bo to już jest koniec tego, co mam po japońsku. I następny filmik nakręcę najpewniej o moim nowym Nendoroidzie. Więc cześć!